Hej, z tej strony Wiki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w troszeczkę innym odcinku, dlatego że będę Wam pokazywać mój makijaż. Tak naprawdę mój codzienny makijaż. Co prawda nie zawsze noszę cienie na powiekach, ale możemy to nazwać taką moją pełną rutyną makijażową. Za kilka dni lecę do Holandii, a na moim Instagramie pojawi się mnóstwo zdjęć, dlatego jeśli mnie tam jeszcze nie obserwujecie, polecam Wam to zrobić. I wracając do filmu, jeśli jesteście ciekawi, jakich kosmetyków używam i jak to wszystko u mnie wygląda, zapraszam Was teraz do oglądania. Zaczynamy od kremu, który u mnie stanowi jednocześnie bazę pod makijaż. Jest lekki, dobrze nawilża, a skóra nie świeci się przez cały dzień. Teraz przechodzimy do podkładu. Ja niedawno przerzuciłam się na ten Eveline Liquid Control, który nie obciąża mojej twarzy w ciepłe dni oraz pozostawia ją w pełni matową. Jak widzicie, wklepuję go gąbeczką na całej twarzy, lekko zahaczając o moją szyję. Jeśli chodzi o korektor, moim najnowszym odkryciem jest ten Liquid Camouflage z Lovely. Nakładam go na niedoskonałości, naczynka oraz pod oczy. Pomimo tego, że jest mocno kryjący, idealnie nadaje się, aby używać go na twarzy, jak i pod oczami. Przechodząc do pudru, użyłam Healthy Mix Bourjois, aby lekko zmatowić strefę T oraz policzka. Puder nie obciąża i daje bardzo ładne, promienne wykończenie cery. Aby utrwalić korektor pod oczami, używam małą ilość sypkiego pudru z Ekocery. Teraz przechodzimy do bronzera, który odkryłam kiedyś w jednym z holenderskich sklepów. Nakładam go pod kości policzkowe, na czoło, żuchwę, brodę, szyję oraz nos. Niedawno przerzuciłam się na róż w bardziej brzoskwiniowym odcieniu, który lepiej komponuje się z ciepłymi kolorami na oczach i ustach. Do brwi używam zestawu Brow Artist L'Oreal. Najpierw wyczesuję włoski załączonym grzybykiem. A następnie stopniowo wypełniam brwi, używając pomady oraz cienia. Następnie przyciemniam brwi markerem z tej samej serii i rozcieram produkt na całej długości pędzelkiem, który jest załączony na drugim końcu. Utrwalam włoski żelem z Miss Sporty, aby wszystkie pozostały na swoim miejscu przez cały dzień. Ja od dawna używam paletki Natural Love od Too Faced. Najpierw matuję całą powiekę jasnym cieniem o nazwie Heaven. Następnie przechodzę do paletki Matte od Zoewy i nakładam śliczny karmelowy kolorek o nazwie Early Empty. Cień nakładam w załamaniu powieki i nad nim. Bardziej precyzyjnym pędzlem nakładam ten sam cień na dolną powiekę. Następnie puchatym pędzlem lekko blenduję granice cienia. Łapię błyszczący cień o nazwie Tickle Me i opuszkiem palca nakładam go na środek powieki, tak aby miały lepszą pigmentację. Następnie nakładam go delikatnie pędzelkiem na wewnętrzny kącik. Błyszczący karmelowy odcień o nazwie Coffee Date nakładam na zewnętrzny kącik, tak aby go lekko przyciemnić. Rozświetlam jeszcze bardziej wewnętrzny kącik odcieniem Moonbeam. Tuszem, którego od dawna uwielbiam, jest ten od Maybelline. Idealnie wydłuża, podkręca i rozdziela moje rzęsy. Przechodząc do rozświetlacza, używam Mary Luminizer od The Balm. Kontury ust wypełniam konturówką z Lovely o numerze 110. Następnie nakładam płynną pomadkę w odcieniu Milky Brown od Lovely. Na końcu delikatnie rozjaśniam środek ust pomadką z Golden Rose o numerku 13. Mam nadzieję,
nadzieję, że ten makijaż Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy chcecie zobaczyć jakieś inne w moim wykonaniu. Zapraszam Was na mojego Instagrama i widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki, pa pa!